Witam, tutaj Wichu 1993, a to jest kolejny odcinek Minecrafta FTB Clouds of Darkness. Tak więc jestem tu w trakcie właśnie tego wszystkiego, tego całego tworzenia, tego autocraftingu na szeroką bardzo skalę i zrobiłem tutaj jak na razie te wszystkie importy i mamy tutaj koniec naszych kochanych channeli. Jeżeli bym tu zrobił jeszcze 4 takie, nie, wróć, 5 takich, bo będę musiał 5, po 4 same te, plus jeszcze jeden, znaczy 4 kolejne do kreślenia tych procesorów, to by wyszło dużo. Po 8 idzie na 1. No to nie starczy mi, nawet jeżeli bym wziął Dense Cable, 32 channele, to nie starczy mi po prostu kanałów i to jest strasznie utrudniające. Dlatego wpadłem na pewien pomysł, co by tu zrobić, ale ten pomysł kosztuje mnie bardzo dużo roboty, będę musiał przebudować cały system Applighted. Wszystko to zostanie zdjęte, tutaj stąd. Wszystko zostanie zdjęte, tego tu nie będzie. Zostawię tylko na to te tutaj rzeczy na razie, żeby mieć za co tworzyć te inne rzeczy. I zrobię dodatkowe pomieszczenie. Nie jestem dokładnie pewien gdzie. Ale to dodatkowe pomieszczenie będzie całym tym kontrolerem. I będziemy po prostu stamtąd kable prowadzić pod różne rzeczy. Na przykład jeden kabel będzie tutaj, będzie tabliczka i będzie pisało na przykład, że to jest kontroler i kanały są pod crafting i jak chcę robić dużo tego craftingu, to będę musiał zrobić dużo właśnie kontrolerów. Oj, będzie to naprawdę coś wielkiego. Nigdy nie robiłem craftingu na tak szeroką skalę. ML controller, będę potrzebował tego więcej. O, musi starczyć na razie. Pull, pure crystal, potrzebuję też. Cholera. Mogę skrafcić już teraz duże ilości tego, a czemu by nie? Potrzebuję tego flux seed. Zrobię tego tyle, ile tylko mam. No i odpalimy i też tą dźwignię bym musiał coś z tym zrobić. Cały ten system Applighted muszę przerobić, bo jest po prostu no trochę masakra. Więc musimy tu włożyć nasze boom boom seedy. Hop. O, świetnie. Niech one się tu gotują. Gotują, one się nie gotują, ale niech one się tu gotują. Crafting będzie tutaj, na tym miejscu. Nie jestem pewny, czy tam jest miejsce w ogóle. Bo chciałbym, żeby to było połączone z tym miejscem. Tu jest dużo miejsca, tam jest dużo miejsca. W miarę to by było fajnie, gdyby to było na środku. Może tu na dachu? Nie. Tu na dachu raczej nie będzie to dobre. No bo musimy prowadzić poziomo kable. A jak wezmę, zrobię na przykład wieżę. Załóżmy, że to będzie wieża. No to one będą szły poziomo. No to jak będzie taka ta na dachu, to będzie trochę trudno, bo będziemy musieli kable prowadzić, chociaż to by było bardzo ciekawe. A zróbmy to na dachu. Będzie to taki nadajnik jakby, ale na razie będę musiał zdjąć wszystko z tego. O Jezu, to co ja właśnie planuję, to jest chyba na 5 odcinków spokojnie. Od czego by tu zacząć? Mamy kontrolery. Crafting też będzie chyba przestawiony. No, na pewno będzie przestawiony. Będzie to też wieża? Nie. Cholera. To będzie naprawdę coś. Będzie ankorów. Ankory będą po prostu szły w strasznie wysokiej liczbie. Dobra, zrobimy sobie tutaj wieżyczkę. Ja myślę, że to będzie coś w stylu takiego, że tak to jest. Nie musi być na środku, ale mniej więcej niech będzie na środku. Jak tak patrzę, to jest ok, żeby będzie tutaj.
coś w ten deseń. Ja mam zamiar zrobić coś takiego, jak mam tu kable, nie? Tylko pokażę wam teraz, żeby tak pokazać, jak to ja widzę. Jak mam tak kable, to myślałem, że tutaj idzie w dół. Rozumiecie? Potem ten idzie tu, ten. O Jezu. Potem ten idzie w dół. Oczywiście ankory będą potrzebne, ale chwila, bo to idzie. O Jezu. A, tak też trochę nie za fajnie jest. To inaczej. To inaczej. To coś w ten deseń. Że tu potem idzie jedna przerwa, tu jest miejsce na kolejny, potem tutaj idzie trzy przerwy i mamy tutaj w dół, potem tu idzie cztery przerwy i idziemy w dół, coś w ten deseń, potem tu idzie w pięć przerwy, o, i idziemy w dół, coś tak będzie. Muszę już tak sobie rozplanować. Potem tu będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć przerwy. I idziemy w dół. Jak na przykład to by było coś takiego. Coś w ten deseń wyglądało. Jeszcze nie wiem, czy będę to chciał zrobić jeszcze większe. Coś takiego. Ale myślę, że na razie nie potrzebujemy. Taki, wiecie, kontroler całego systemu. No i przez to, że to tak robiłem, to tak robię, no to mamy tu też kolory, nie? Więc jeżeli bym zdecydował się na kolorowane smart cable, na przykład zielone, a zielony jest fajny, kaktusów nie mam, nie? No nie. Zaraz wam to pokażę. I tak będę potrzebował. Ja to mogę sprawdzić teraz, bo nie mam kaktusów. Cholera. Gdzie kaktus znajdę? Gdzie kaktus znajdę? Teraz jestem trochę podłamany, bo myślę, zastanawiam się, gdzie ja znajdę kaktus. Wiem! Tutaj. Tu znajdę kaktus. Patrzcie, jest. Jeden kaktus wystarczy. Tak. Nie to. Spawn. Dobra. Nauczmy kaktusa. Zielone kable naprawdę ładnie wyglądają. Czerwone też. Weźmy go, przepalmy. Mam nadzieję, że tu działa. Oczywiście. Weźmy teraz, nauczymy tego. I mamy jak mamy to. Nie wiem, czy mogę zrobić w ten sposób. Nie. Szkoda. Będę musiał oddzielnie zrobić. Mogę też zrobić ankorami, ale ankory będą wtedy leciały w hurtowych ilościach. To też nie jest problemem. Smart cable. Zielony. Aha, to tak było. Dobra, to da się. No co, zróbmy razy dwa. O. No to jeżeli mamy coś takiego, taki nadajnik. Dodatkowo będzie to fajnie wyglądać w nocy. No to teraz na przykład pozwala mi to zrobić coś takiego, że tutaj są o, to się łączy. Bo to też musi, to jest uniwersalny kolor. A, to też musi być kolorowe. Dobra, ale ja mam czas. Wy możecie go nie mieć, ale ja mam. Dlatego za wycięcie. Od razu mogę sobie zacząć produkować 200 takich smart cable, bo będę potrzebował ich naprawdę w gigantycznych, mega gigantycznych ilościach. Dawno już nie robiłem czegoś na taką szeroką skalę i mi się to bardzo podoba. Więc mamy różne kolory, bla bla i tak dalej. Trochę mało, chociaż więcej będę potrzebował. Zielonych. Super. No to mamy już na razie dwa kolory. No to teraz pokażę wam mniej więcej, jak to wygląda w mojej głowie. Jest sobie kontroler i tak. Jest tutaj jeden, potem są dwa. Idzie w dół. Oczywiście to też idzie w dół. Potem jest kolejny kolor, albo może być czerwony. Nie ma to problemu. I potem jest kolejny.
Bo ME controller może być tylko jeden, ale jest to równie dobrze multiblock. Nie może. O, powiem tak. W jednym systemie Applied nie mogą być dwa oddzielne kontrolery. Może być tylko jeden. I to by właśnie wyglądało w ten sposób. Tutaj potem zielony dajemy, tu dajemy potem czerwony. I potem znowu zielony. I potem tutaj, potem jest czerwony, tutaj jest zielony, tu jest czerwony, tu jest czerwony, tu jest zielony, tu jest zielony, tu jest zielony, tu jest czerwony, czerwony, zielony, zielony, czerwony, zielony i tu jest czerwony. To też to dużo miejsca wymaga. I w ten sposób uzyskam, oczywiście tu będą dense cable, nie? Tu nie będą zwykłe, tylko dense, które mają ten. I w ten sposób uzyskam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu jest sześć. Jeszcze tam będą dwa, to będzie 8. Będzie 64 razy 32. Nie, dobrze, nie, źle liczę. Jedna strona to 4. Góry nie liczę. Bo góra będzie pusta, albo pod wireless. I tak mogę to zrobić już teraz, bo będzie to wykorzystywane, chociaż zamieniane będzie. Tak to będzie wyglądać, nie? Ogólnie. Mogę jeszcze zrobić multiblock, taki jeszcze bardziej potężniejszy, ale myślę, że to wystarczy. I będą sobie po prostu w różne tam, na różne podzespoły. To będzie leciało. No, myślę, że dobry mam pomysł, żeby to zrobić na szeroką skalę. Dobra, więc jeszcze tutaj będę musiał podłączyć to już teraz nawet. Podłączenie będzie oczywiście przebiegało zwykłym kablem, albo przerobimy, jak to będziemy już przerabiać, to może, nie wiem, przestawię całkowicie system. Chociaż przestawiać nie trzeba, bo całkowicie nie trzeba, bo szkoda jest tego. No, żebym kolejne kable pod prąd ciągnął, tutaj nie ma sensu. Tak więc tak. Musimy od razu tego kabla się pozbyć całkowicie. Tych ME kontrolerów się pozbyć. W tej chwili przestał mi ten system w ogóle działać. I musimy znaleźć te. Czekaj. Czy ja będę w stanie teraz tutaj bez tego systemu? Chyba tak. Nakrafciłem dużo. Smart cable, nie? 200 jest. Chyba starczy to. No tak, tak patrzę, gdzie jest tutaj. No może się pozbędę tej ściany na razie. Ona mi tu przeszkadza. Ja muszę tu mieć wgląd, co tu gdzie jest. Dobra. Te maszyny pewnie też przeniosę, bo mi przeszkadzają. Albo zamienię całe to pomieszczenie na pomieszczenie Applied. Też by było dobrze. Ja muszę znaleźć tutaj teraz miejsca tego środka, gdzie jest ten cały system. To jest tu. Ja pierdzielę, ale trafiłem idealnie w środek. Dobra, i on będzie połączony zwykłym kablem. Znaczy zwykłym. No takim. Nie tutaj do tego, tylko on będzie leciał aż tam. Tego kabla też będzie trzeba się pozbyć. To będzie tu. Tu. Ten system automatycznego graphingu też będzie przeniesiony, więc na to nie zwracam uwagi. Ile mam miejsca? Tyle mam miejsca. Musimy tego się pozbyć. Pozbądźmy na razie. Tego też możemy się pozbyć. Pa, 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 pa. Główny system
Główny tutaj jest ten. Możemy ME Drive też przenieść. Chociaż... Nie, nie będę przenosił go. Tu będzie tu, tu, tu. Tu jakoś to będzie. Hop. Nie mam już miejsca. Muszę zrobić trochę miejsca. Na razie się pozbędę. Nie gadaj, że nie mam miejsca teraz już w ogóle. Niedobrze. No tak, bo skrzynki są odłączone. Dobra. To będzie... Tu, 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 tu. Teraz on się połączył. Dobra. Tylko musimy tu zrobić teraz porządek z kablami. One muszą być wszystkie uporządkowane. Wszystko musi być tutaj precz iść. Ten system craftingu też musi być iść precz teraz. Miejsce potrzebuję. Teraz mi cały system nie działa w tej chwili. Zobaczmy, jak nasz kontroler. Czy w ogóle działa już? Tak, działa. Więc widzicie. Tym sposobem będę miał bardzo dużo kanałów. Teraz tak. Jestem tu zagubiony totalnie. Muszę znaleźć troszeczkę wolnego miejsca. Co jest dosyć trudne. Do tego sejfu się powkłada rzeczy. Dobra. I pozbierajmy wszystko, żeby czasami nic nie stracić. Pozbywamy się też tego. 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 Jest to naprawdę... Myślę, że będzie dużo lepiej po tym, jak to wszystko wymienię. I zmienię totalnie wszystko. Wszystko pójdzie precz. Ta. Na razie tego nie ruszamy, bo... To. Dobra. To idzie precz. Wszystko podniosłem, nie? Dobra. Jeżeli wszystko podniosłem, to jest dobrze. Bierzemy te rzeczy znowu tutaj i jeszcze musimy tutaj to ogarnąć. O, tego nie chciałem podnosić, fuck. Przypadkiem mi się nacisnęło tam. Peszek. Teraz mi się tu skończy miejsce. To ma być tutaj. Pam, 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 pam. Dobra. System już mi działa. W tej chwili, kiedy już jest to w miarę tutaj uporządkowany. Dobra. Więc tak. Mamy wejście do skrzyni, które jest aktualnie nie jest tak wykorzystywane. Mamy tutaj dużo miejsca ogólnie. To było do tamtego. Tego nie ruszamy, tego nie ruszamy, tego nie ruszamy. To i to precz idzie, bo to będzie całkowicie w innym miejscu. Vibration Chamber nie jest mi potrzebny na tą chwilę. Charger niech zostanie. Dobra. I teraz muszę się zastanowić przez chwilę,
Jak ja, bo ja tu będę robił dodatkową ścianę, żeby to wszystko ukryć. Jak ja to bym chciał tu zrobić? To musi iść też precz, żeby się nie łączyło z tym. I te skrzynki zostają. I tak samo to idzie precz. Te kable. A te interfejsy, te import mogą zostać, bo i tak będą wykorzystane. Dobra, trochę zrobiłem. To nie działa, bo to nie ma prawa teraz działać. I zobaczmy, tego też nie potrzebujemy. Wow, wielka przebudowa. Dobra. Ale tu się czysto zrobiło w ogóle, a patrzcie, pusto. Ja pierdzielę. Niech się zastanowię tutaj. Dobra. Zobaczmy, co się stanie, jeżeli teraz podłączę nasz system. No tak. Ile tu mamy? Cztery kanały. To jest raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. To wykorzystuje czwarty kanał? Aż nie wierzę. Cztery kanały. Raz, dwa, trzy. Tam coś jest jeszcze? No dobra, niech będą te cztery kanały. To idzie w górę, bo to wszystko będzie zakryte. O. I teraz nie działa? Działa. Kanały łączą się i działa. Dobra. Więc dół jest podłączony, wszystko jest fajnie, cacy i w ogóle. Będą te monitory. Ważne, no cztery kanały mam wolne, więc myślę, że będzie starczyć. Tu będzie piąty kanał. Tu będzie szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Za dużo. No to tu się wykorzysta jeden z tych naszych kochanych, niutkich kanałów. Bo nie będę tu dawał Dance Cable, bo nie ma tu sensu. A te całe craftingi, jakby one będą tutaj, nie jestem pewny, czy chcę je tutaj. Dobra, to idzie. To już jest. Więc mamy na razie tylko małe. Nie zrobiłem Dance Cable. Zapomniałem o kolorach Dance Cable. Mamy różne też kolory Dance Cable i co się robi w ten sam sposób. Nie, nie wiem, tylko to jest woda tak naprawdę. No ale cóż. No dobra. Więc najpierw zrobimy z tym, co nie wymaga dużo, no to. Dużo nie wymaga ten crafting na przykład. I chcę go oddzielnie, żeby był porządek. Biorę na przykład kolor zielony i crafting będzie. Tutaj w ogóle będę potrzebował dużo miejsca. Nie wiem, czy mi starczy. Będę musiał każdy tutaj ten, wiecie, uciąć. Ankory mam? Mam, to dobrze. Więc tak. Od razu na start. Ankory w ruch idą tutaj do tego dołu. One nie mogą się łączyć z tym. Więc ty będziesz leciał do kochanych. Łyp, łyp, łyp. No on będzie leciał do kochanych naszych procesorów. Będzie pajęczyna tam, w tamtym miejscu kabli. Ale ja tam te miejsce będę chyba właśnie zmieniał przeznaczenie tego miejsca. I będzie dobrze. No więc ty lecisz. Tu. Wystarczy, że dosięgnę do jednego. Oj, dupa. Nie mam żółtych, zielonych znaczy się. Ok, to screen.
Łop. Dobra. I teraz ty łączysz się z procesorami. One się tu połączą, nie ma problemu. Tutaj się połączy. Ten się połączy, ten się połączy. Już są połączone, już działa. Więc mamy tutaj trzy kanały. Raz, dwa, trzy, bo to nie działa. I jest dobrze. Coś wyrzuciłem? Nie. Nie wiem, co się stało. Wszystko mam. Dobra. No to jedna rzecz została, że tak powiem, użyta. Biorę sobie tabliczkę. Biorę sobie tabliczkę. Nie ma tutaj. Tu będzie tabliczka? Nie. Jezu, gdzie jest tabliczka? Na pewno nie mam. Wood. Stick. Ender stick tylko. I miejsca nie ma w tym. Jakim cudem tu nie ma miejsca? Jak było miejsce? No tak, ten system. No dobra, to za chwilę połączymy te skrzynki do czerwonego koloru. A czerwonego koloru mamy tyle, ile mamy. Więc muszę to crafcić. Możemy zielony użyć. Nie będzie problemu. Dobra, więc połączymy system ten drugi, oczywiście nie z tym. Zielony kolor był po drugiej stronie. Oczywiście ankory idą w ruch. Ty i ty. I teraz tu, 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 tu. I ty lecisz do skrzynek. Dobra. Ty lecisz do skrzynek. Skrzynki są gdzieś tutaj. Teraz nie wiem do końca gdzie, chyba tu? Nie, tu. O, tu są skrzynki. Kabel powinien być gdzieś. Tu jest, dobra. On łączy do skrzynek się tutaj i do tego. To jest raz, dużo więcej tych jest. Już byśmy musieli użyć dance cable. To czekaj, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. O Jezu. Nie ma co gadać. Zobaczmy, ile ja mam dance cable. Dance, tu zero. A tu. Smart, o, 17, 18. Może być. Raz, dwa. No to 16. I to będzie leciało tutaj. Tylko musimy oczywiście zrobić tak, by to było dobrze. Mamy miejsce. Pam, pam, pam. Dobra. Mam nadzieję, że starczy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze osiem zostało mi. Ja muszę to połączyć z tym miejscem dokładnie. No to możemy to wbudować sobie tutaj. Albo jakoś skrót sobie znaleźć. Bo to jest podwójna ściana, więc mam fajnie. To będzie jakoś tutaj. Wow. Dobra. Jakoś tu będzie od tyłu połączone.
Tak. 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 O ja pierdzielę, zabraknie kabli i to dużo. Ej, czekaj, co ja robię? Przecież to jest do craftingu. Pomyliłem się przez kolory. I czuję się niepewnie na tym, no, tutaj. Hop. 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 Raczej, tu jest. I tak zabraknie dużo kabli. Czy... Tu jest czerwony, oczywiście. Cztery, tak. Tu będzie czerwony po środku. Ile mi brakuje? Cholera. Dużo. A mógłbym jakoś oszczędzić te kable? Może mógłbym, gdybym zrobił to w tym miejscu. Czyli to zniszczymy. I połączyłbym kabel tutaj. Tu i tak będzie, ta ściana jest tylko tymczasowa. Dobra, to zróbmy tak. Nie. Niech to cholera jasna. Co jest? Przez cobblestone, kurde, mi wszystkie kable tutaj. Oszczędziłem dwa kable, minus trzy. O, fuck. Trzy, cztery. Nie ma nigdzie dance cable. Może tu gdzieś w skrzynkach jest dance cable, dance cable, dance cable, dance cable, dance cable, dance. Ojeju, jeju, jeju. Coś czuję, że nie znajdę. I chyba... No, nie ma. Tu też nie ma. A to też nie ma EMC. Trochę utrudnia, ale... Będzie dobrze. Dobra, dokraciłem sobie tyle kabli, ile miałem, na ile miałem... Czego ja tu miałem? Nie wiem już. No to powinno być dobrze. Ty lecisz tutaj. Wow, co to było? Conquerate. Po Conquerate się tak szybko biega? Nie wiedziałem o tym. Raz, dwa, trzy. I ty lecisz tu. I kolejna rzecz została połączona. Teraz poczekajmy, aż będzie potwierdzenie. Tak, już jest. 7 kanałów użytych. Ale to nie koniec, bo tam jest zabezpieczenie przed włączeniem kabli. One mają się tu połączyć. I tobie podziękujemy. A, tych ME Glass. Tym tego mi zabrakło. Musimy inaczej tutaj trochę pokombinować. Czekaj. Niech pomyślę, jakby to zrobić. Już wiem. To znaczy jest problem, bo nie mogę połączyć storage busa tam, gdzie jest to. Mogę zrobić w ten sposób. Tak. Weźmy to, podniesiemy. Damy tutaj to. Nie to. Damy tu anchor i damy tu to. I powinno być dobrze. 8, 14 kanałów. To wszystko działa? Nie. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czemu je to tak jest? Dobra. Nie szkodzi. Przesuniemy to tu. O,
fuck. Tylko jak? Zrobimy tak. Ty i ty. Ty się łączysz. Piętnaście. Tu jest dobrze. Tu jest wszystko dobrze. Cacy. No dobra, więc kolejny wykorzystany. Teraz będziemy musieli... Ty, ale tu będzie problem. Bo jak tu będziemy chcieli czerwone, w ogóle jakiekolwiek kable, to tu będzie problem, bo mamy ten kabel. Czyli on będzie musiał iść całkiem w dół, ale wtedy nie będziemy mieli ankora. Chyba, że... A czekaj, ja nie wiem, czy to tak zadziała, ale później jak będę to robił, jak będę myślał, to przetestuję. Dobra, to jest... Autocrafting teraz. Ale to już... Jezu, 36 minut odcinek. Fuck! Ale długo zeszło. Dużo zeszło. Dobra, to kontynuuję w następnym odcinku, tak więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, hej!